Moskwa w ogniu. Od wizyty USA jest bardzo niepokojąco na Tajwanie. A na koniec historyczne głosowanie w amerykańskim Senacie. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. No i co? Nie przynudzajmy, lecimy! Pożar rozpoczął się w magazynie firmy Ozon w mieście Istra pod Moskwą. Według wstępnych ustaleń, funkcje życiowe jednej osoby zostały zatrzymane. Według TAS ogień pojawił się około godziny 12.30 czasu moskiewskiego w oddzielnym bloku centrum logistycznego firmy Ozon. Pożar szybko się rozprzestrzenił i objął 50 tysięcy metrów kwadratowych magazynu. Zawalił się dach i jedna ze ścian. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać ogromne kłęby czarnego dymu. Rosyjskie ministerstwo, sytuacji nadzwyczajnej, Poinformowało, że akcja gaśnicza jest trudna ze względu na konstrukcję budynku. Bierze w niej udział 150 strażaków, około 30 sztuk sprzętu, w tym 3 śmigłowce. Na miejsce zostali wysłani też strażacy z Moskwy. Tysiąc pracowników samodzielnie ewakuowało się z magazynu. Centrum Medycyny Katastrof przekazało, że jedna osoba nie wydostała się, a 13 zostało poszkodowanych. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego poinformował, że dwaj pracownicy magazynu są poszukiwani. No i widzicie, o problemach Rosjan z pożarami jest głośno praktycznie od samego początku tego, co się dzieje na Ukrainie, ze względu na to, że bardzo duża część młodych mężczyzn opuściła kraj i po prostu nie ma kto gasić pożarów. Tak tłumaczy się to w mediach głównego nurtu na zachodzie. Mowa jednak była głównie o pożarach chociażby na Syberii, czy raczej mało zaludnionych, zalesionych. Mocno w częściach kraju. Jednak mocno daje też do myślenia to, że Rosję trawią ostatnio tajemnicze pożary, które głównie dotykają istotne z punktu widzenia wojskowości czy infrastruktury obiekty. Trochę dziwna sprawa jednak, mimo że Rosja zmaga się z takimi problemami jak pożary, to problemu one nie stanowią dla niej chociażby e e europejskie sankcje. Wygląda na to, że Rosja znalazła port pozwalający jej dostarczyć ropę naftową z obejściem zachodnich sankcji, informuje agencja Bloomberg. To niewielki egipski terminal naftowy El Hamra, który ma sześć zbiorników mogących pomieścić 1,5 miliona baryłek ropy naftowej. Terminal umożliwia też mieszanie rosyjskiego surowca z egipskim. W dodatku, o czym nieraz mówiliśmy, Rosja na tych sankcjach w zasadzie zarabia, a traci Europa. A tutaj mowa jest o tym Egipcie, z którym Polska chce teraz zacieśniać swoje relacje. Czy nie powinniśmy sankcjonować teraz Egiptu, idąc w myśl naszych nowozachodnich trendów, że nikt nie powinien współpracować z Rosją? Jakby nie było, chyba porwaliśmy się trochę z motyką na słońce i wydawało nam się nam jako Europejczykom. Nie mówię nam jako widzom naszego kanału, bo dla nas oczywiście było to oczywiste od samego początku, od samego początku krytykowaliśmy nastawienie naszych mediów również tych na YouTubie, za co obrywało nam się, że jesteśmy Jesteśmy trolami, trollami, a teraz nawet te media YouTubeowe zaczynają zmieniać narrację na taką, jaką my mieliśmy od samego początku, i zaczynają dopiero teraz, po tylu miesiącach, dostrzegać propagandę Zachodu, że to wcale nie dzieje się tylko w Rosji. Absurd. W każdym razie, Putin już od dawna był na to przygotowany i doskonale wiedział, że może znaleźć sobie alternatywy. Niekoniecznie przygotowany był na tak nadmiarowe sankcje, jakie teraz wprowadziliśmy, ale wiedział, że nawet jeżeli to się stanie, to znajdzie partnerów poza Europą i po, poza Unią Europejską i poza Stanami Zjednoczonymi, z którymi i tak miał kosę od lat, od dekad. Cały czas przecież ścieramy się z Rosją i oni też byli przyzwyczajeni do innych sankcji. Nie na taką skalę, ale wiedzieli z czym sankcje, z czym to się je. No i teraz, jak się okazuje... Nam się chyba wydawało, że to my rządzimy całym światem. Jeżeli my się odetniemy od jakiegoś kraju, to ten kraj zbankrutuje. A tu proszę bardzo. Nie do końca to przemyśleliśmy. Ale co ciekawe, sankcje dotykają Rosję w innym, istotnym aspekcie. Zachodnie sankcje, będące efektem rosyjskiej agresji, bardzo mocno uderzyły w rosyjski sektor lotnictwa pasażerskiego. Oznaczały również, że Rosjanie musieli oddać zachodnie samoloty, które wzięli w leasing. Część z nich wróciła na zachód, ale około 400 sztuk nadal pozostaje w Rosji. Jednak samoloty pasażerskie to bardzo skomplikowane maszyny, które wymagają regularnego serwisowania i wymiany części na nowe. Tymczasem Rosja nie ma możliwości pozyskania części za Oznacza to, że samoloty wkrótce nie będą już mogły latać, pisze serwis niezależna.pl. Dla wyjaśnienia, niezależna to jest skrajnie propisowski serwis, który jest bardziej propisowski niż samo TVP. To jest taki serwis, który, który mówi to, czego TVP nawet nie wypada mówić. Więc oczywiście, że będą, że skoro TVP uderza w Putina, to oni będą jeszcze bardziej. Ale pomyślmy sobie obiektywnie, jak to może wyglądać. Przecież. Oni mają bardzo bliskie relacje chociażby z Chinami, które są w stanie wyprodukować bardzo wiele różnych podzespołów, i nawet z takiej sytuacji potencjalnie mogą wyjść obronną ręką. I Rosjanie w tej sytuacji poprosili o pomoc już Teheran, chociażby, co świadczy o wyjątkowej być może nawet i desperacji, przynajmniej według naszych mediów, bo ich linie lotnicze są uznawane za najniebezpieczniejsze na świecie. Ale niebezpiecznie jest nie tylko w tych liniach lotniczych, ale również i na linii. Taiwan, Pekin. Chińskie siły rozpoczęły na wodach i w przestrzeni powietrznej otaczającej Tajwan ćwiczenia z wykorzystaniem ostrego sprzętu. Według źródeł w Tajpej to około 10 okrętów i liczne samoloty. Władze wyspy śledzą sytuację. Rozlokowały systemy sprzętu obronnego i mają na morzu swoje jednostki, podaje Reuters. Ministrowie Spraw Zagranicznych Krajów ASEAN, którzy obradują w stolicy Kambodży Phnom Penh, Ostrzegli, że sytuacja wokół Tajwanu może przerodzić się w otwarty konflikt. Chiny rozpoczęły bezprecedensowe ćwiczenia z wykorzystaniem ostrego sprzętu w sześciu obszarach otaczających Tajwan. Jak podają tajwańskie źródła, około 10 chińskich okrętów przekroczyło na pewien czas tak zwaną linię Mediany w ciśnienie tajwańskiej, następnie się wycofały. Według zapowiedzi Pekinu manewry odbywają się w odległości zaledwie 10 km od wyspy położonej 13 km. Od Tajwanu. Inna część przedsięwzięcia została zaplanowana 18 km od Nowego Tajpej, blisko stolicy kraju. Tajwan przekazał, że dzień wcześniej niezidentyfikowane samoloty, prawdopodobnie drony, pojawiły się na radarach w pobliżu Tajwanu i poderwano tajwańskie maszyny, które wystrzeliły flary, by zmienić ich kurs. Schakowano również stronę internetową Ministerstwa Obrony w Tajpej. Jej działanie po pewnym czasie przywrócono. I To, co się dzieje pomiędzy Chinami a Tajwanem jest głośne już od naprawdę długiego czasu. Sytuacja jest napięta, lekko mówiąc o czym świadczy chociażby wizyta Nancy Pelosi i reakcja Chin na tę wizytę. Na pewno była ona ze strony USA demonstracją siły i jasną wiadomością do Chin, że będą popierać Tajwan i robią dokładnie to, czego chcą i nikt nie jest w stanie im zagrodzić w żadnym segmencie. To dobre działanie, bo pokazuje, że USA nie zawaha się przy obronie Tajwanu, ale działania Chin pokazują, że również i Chiny się nie. Zawahają. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tam przecież była tylko e, delegacja Nancy Pelosi w jakiejś technologicznej sprawie, gdzie ona prywatnie też ma zarobić kupę milionów dolarów. Ze strony Chin natomiast była faktyczna demonstracja siły. Wypowiadał się na ten temat Radosław Pyfel z Instytutu Sobieskiego. Ekspert zgodził się ze stwierdzeniem, że jesteśmy coraz bliżej wojny Chin z Tajwanem, a nawet więcej. Nie tyle Chin z Tajwanem, co Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy już na tej sekwencji eskalacyjnej, informował. Czyli bardzo podobnie jak Tutaj Rosja z NATO będzie walczyć na terenie Ukrainy, czy też później Polski, a Chiny z Stanami Zjednoczonymi na terenie Tajwanu. A po co walczyć u siebie? No tak, bo to czego trzeba teraz światu to kolejny konflikt. I to w dodatku pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi gigantycznymi mocarstwami, które kontrolują w zasadzie nie tylko politykę, ale również i gospodarkę świata, bo na pewno konflikt z Chinami odbije się gospodarczo również i na nas, na Europie. Na sami sobie odpowiedzcie, czy stać nas na kolejne sankcje tym, tym, tym bardziej sankcje w tym momencie na Chiny, do których możemy zostać zmuszeni, bo w przeciwnym razie to Stany Zjednoczone sankcjonują nas. Tak, Unia Europejska, ten bogaty twór zachodnich dyplomatów skrajnie lewicujących, jest uzależniony dosłownie od całej reszty świata. Ale może przejdźmy dla, do, do lepszych wiadomości, tak, dla poprawy humoru. Amerykański Senat niemal jednogłośnie zagłosował za ratyfikacją prokołów akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. Po podpisaniu ratyfikacji przez prezydenta Bidena, USA będą dwudziestym drugim krajem, który zatwierdzi rozszerzenie sojuszu. To historyczne głosowanie jest ważnym sygnałem niewzruszonego dwupartyjnego zaangażowania USA na rzecz NATO prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. zaaprobowanie przez Senat akcesji Finlandii i Szwecji do NATO najważniejszego rozszerzenia sojuszu od lat 90. ubiegłego wieku wykazuje zaangażowanie USA dla tego sojuszu, powiedział prezydent USA Joe Biden. Z niecierpliwością czekam, aby podpisać protokoły o akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, dodał amerykański przywódca. Przeciwko przyjęciu Szwecji i Finlandii zagłosował tylko jeden z setki senatorów, republikanin Josh Hawley, zaś inny Rand Paul wstrzymał się od głosu. Trzech senatorów nie wzięło udziału w głosowaniu. Do uchwały dołączono poprawkę nawołującą Państwa Sojuszu do spełnienia wymogów wydatków na obronność na poziomie 2% PKB, jak uzasadniał Howley, wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów partii na prezydenta, Stany Zjednoczone powinny skupić się na zagrożeniu z Chin, podczas gdy przyjęcie państw nordyckich wiązałoby się w długim terminie ze zwiększeniem zaangażowania USA w Europie. Jego argumenty były krytykowane przez część kolegów, wskazujących m.in. że Szwecja i Finlandia będą najsilniejsze. I militarnie nowymi członkami Sojuszu, zaś Howley w 2019 zagłosował za przyjęciem słabszej Macedonii Północnej. Jeśli jakiś senator szuka możliwej do obrony wymówki, by zagłosować na nie, życzę mu powodzenia. Stwierdził z przekąsem lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell. Wraz z amerykańskim Senatem, akcesje Szwecji i Finlandii ratyfikowały dotąd 22 z 30 państw członkowskich Sojuszu. in the Arctic. No i widzicie, Finlandia i Szwecja dołączające do NATO to dla nas zdecydowanie dobra wiadomość. Jasne, pokazuje to, co prawda, że sytuacja na świecie jest zła, skoro nawet takie kraje tak długo opierały się przeciwko dołączeniu do NATO, a teraz boją się na tyle, że zdecydowały się to zrobić. Ale na pewno pomoże to zacieśniać relacje, zarówno polityczne, jak i militarne, czego jako kraj w bezpośrednim sąsiedztwie konfliktu zwyczajnie potrzebujemy. Napięcie w polityce Rosji widać również w jej ambasadach. 1 sierpnia dwie małe dziewczynki ubrane w barwach flagi Ukrainy złożyły pod ambasadą Rosji w Waszyngtonie słoneczniki, symbol Ukrainy. Chwilę później zarejestrowano skandaliczną sytuację. W to miejsce podjechał pracownik placówki, zatrzymał auto, wyszedł i podeptał kwiaty. Sytuacja pokazuje stosunek Rosjan do Ukraińców. Jaki serwis o tym pisze? Niezależna. I jasne, nic nie usprawiedliwia takiego postępowania, ale ciężko jest się dziwić przedstawicielowi Rosji, że puszczają mu już nerwy. W końcu ta sytuacja trudna jest i dla nas i dla nich, zwłaszcza że tak samo jak zresztą Zachód od najmłodszych lat karmieni jesteśmy propagandą i oni też są karmieni propagandą. Wypowiadają się o tym nawet najważniejsi politycy Rosji. Rosyjski MSZ ogłasza koniec 30-letniej ery konstruktywnych stosunków Rosji z krajami Zachodu. Niezależnie od wyniku wojny ta era minęła bezpowrotnie. Stwierdził rosyjski dyplomata Aleksej Drobnin Cytowany przez agencję TAS. No i faktycznie, niezależnie od tego, jak ten konflikt się skończy, Rosja i Europa zostaną podzielone jeszcze bardziej niż to było do tej pory, zarówno gospodarczo i politycznie. A przynajmniej jeśli przez Europę rozumiemy Polskę. Bo jakoś inne kraje tak bardzo agresywnie do tego, co się dzieje na wschodzie, nie podchodzą. Dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pamiętajcie, że nowe odcinki pojawiają się codziennie o 630 dlatego subskrybujcie nasz kanał na YouTubie lub obserwujcie naszą stronę na Facebooku w zależności od tego, który serwis wybieracie. Tymczasem ja już się żegnam, trzymajcie się ciepło, no